No z pewnością ten ostatni dzień trochę rzutuje na mój odbiór tego występu, bo pierwsze 4 dni były wzloty i upadki, ale no, biorąc pod uwagę, z kim się tutaj spotykałem, to mogłem powiedzieć sobie, że nie jest aż tak, nie jest źle, natomiast dzisiaj zagrałem gorzej niż te wcześniejsze dni, no i no, to 7 miejsce oczywiście nie jest szczytem marzeń, nie jest oczywiście dramatem, nie ukrywajmy, no bo z takimi zawodnikami, no to no, trzeba też twardo stąpać i no i to 7 miejsce jest, powiedzmy, dajmy na to, na 3 minus. Natomiast oczywiście cieszę się z tego, że wygrał Janek. No, gratulacje wielkie. Fajnie, że to się stało właśnie w Polsce. No bo znowu organizacja wspaniałej imprezy i dobry wynik sprawiają, że znowu o szachach będzie się mówiło więcej. Tak, zgadza się. No fajnie, że bardzo dużo osób przychodzi. No i no, nie ma co ukrywać. To jest zasługa Janka, moja i powiedzmy na nas, ale to jest też zasługa organizatorów, że byli w stanie zorganizować turniej właśnie z takimi graczami, z takimi nagrodami. No i umówmy się, no jeśli do Polski przyjeżdża Vishy Anand czy na otwarcie Kasparow, no to jasne jest, że to przyciągnie bardzo dużo ludzi. No i cieszę się, że właśnie tak się stało. No to jest tylko potwierdzenie jak gdyby tego, że warto organizować takie zawody u nas, bo jak widać ludzie chcą oglądać szachy, chcą oglądać najlepszych graczy w Polsce. No i mam nadzieję, że na następną tak ważną imprezę nie będziemy musieli długo czekać.